Ruszyły! Benefis dobrze przyjął start, Dardunie nieco stracił. Benefis, ale już tam na czoło stawki wysuwa się Wasilew. Na drugiej pozycji galopuje Etard, na trzeciej Mardok, na czwartej Prince Calipo, następnie Safar, Benefis, Perfektor, Manga razem z Ganimą, Schedan na ostatniej pozycji Dardunie. Prowadzi nadal Wasilew. Na drugiej pozycji galopuje Etard, Wasilew, Etard, Mardok, Prince Calipo, Safar, Benefis, Perfektor, dalej Manga, Schedan, Manga Ganima i na ostatniej pozycji Dardunie. I za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 1400 metrów. Wasilew na czele, na drugiej pozycji galopuje Etard, czyli nic się nie zmienia. Na trzeciej Mardok, następnie Prince Calipo, Benefis, dalej Etard, następnie Perfektor, na ostatniej pozycji Dardunie i 1200 metrów do celownika Wasilew. Na drugiej pozycji jest Etard, na trzecim miejscu Mardok, dalej tam Prince Calipo, 1000 metrów do celownika, na ostatniej pozycji Manga, na przedostatniej Schedan, po zewnętrznej Dardunie. W połowie zakrętu nadal na czele Wasilew, na drugiej, trzeciej pozycji łeb w łeb Etard, razem, a tam mocno poprawił Dardunie po zakręcie. Na czele nadal jest Wasilew, czyli tu się nic nie zmienia. Schedan jest ostatni, stawka zaczyna się grupować. Prowadzi Wasilew, na drugiej pozycji Etard, na trzeciej Dardunie. I za chwilę prosta finiszowa. Dardunie największym kołem. Wasilew ucieka, ma niewielką przewagę. Jest nadal na pierwszej pozycji, zaczyna go mocno atakować Etard. 450 metrów do celownika. Wasilew, Etard, przy bandzie Mardok. Finiszuje Manga, finiszuje Dardunie, wszystko, ale Wasilew doskonale galopuje i nadal utrzymuje pierwszą pozycję. 200 metrów do celownika Wasilew, ale tam bardzo mocno rozpoczyna finisz Ganima oraz Mangą. Ganima, Manga i te dwa konie są na czele. Manga lepiej finiszuje tu po zewnętrznej, chyba nie atakuje. I chyba Manga, druga Ganima, na trzeciej pozycji Safar, ale tam bardzo, bardzo jest blisko.